Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Prawica nie przyjmuje do wiadomości, że Niemcy stracili na naszą rzecz 20% swojego przedwojennego terytorium. Tak pisze Radosław Sikorski, były szef dyplomacji w tygodniku Polityka. Pan jest przedstawicielem polskiej prawicy. Jakie wnioski pan wyciąga z tego, że szef polskiej dyplomacji, były szef, takie wnioski formułuje i może coś powinniśmy oddać jeszcze Niemcom? Tak, to skandaliczna wypowiedź. Przede wszystkim wynika z faktu, że to nie Polska była inicjatorem wołania II wojny światowej, ale Niemcy. I w wyniku II wojny światowej Polska utraciła niemal 50% terytorium. Całe Kresy Wschodnie, które dzisiaj stanowią część Białorusi czy Ukrainy. I ta część, którą odzyskaliśmy w sensie ziem zachodnich, no, nie rekompensuje tej straty ziem utraconych. Można powiedzieć, że więcej straciliśmy niż uzyskaliśmy. Więc no to jest wypowiedź, myślę, skandaliczna, której celem po prostu jest uszokowanie opinii publicznej. Radosław Sikorski po prostu lubi być w centrum wydarzeń, w centrum uwagi i próbuje takimi właśnie bardzo głupimi wypowiedziami na siebie uwagę zwracać. Oczywiście trzeba też przypomnieć cały kontekst przecież, że w wyniku II wojny światowej Polska jest krajem, który najbardziej proporcjonalnie do wielkości, czyli liczby ludności, odczuł te skutki. A skutki II wojny światowej ponosimy do dnia dzisiejszego poprzez to, że jesteśmy krajem gorzej rozwiniętym, mniej zasobnym, mniej zamożnym niż Niemcy, Francja, Holandia czy Belgia. I cały czas musimy gonić kraje Europy Zachodniej, korzystać z funduszy pomocowych. No dlatego właśnie, że byliśmy zniszczeni, ograbieni, okupowani przez 5 lat. Panie pośle, wczoraj wiceminister kultury Jarosław Sellin w Polskim Radiu 24 mówił, że z całej puli odszkodowań, jaką Niemcy wypłaciły po II wojnie światowej, Polska otrzymała około 1%. Dlaczego tak się stało i czy my to jeszcze możemy zmienić? No, stało się tak dlatego, że wpadliśmy po II wojnie światowej po prostu w sowiecką strefę wpływów. Nie byliśmy państwem. A no właśnie, tutaj też, przepraszam, wejdę jeszcze panu w słowo. Tutaj też właśnie Jarosław Sellin przypominał, że za pośrednictwem Związku Sowieckiego mieliśmy otrzymać 10% tej całej puli, którą otrzymał Związek Sowiecki. To może my powinniśmy nie tylko notę dyplomatyczną o reparację do Niemiec wystosować, ale także do Rosji. Myśmy nie otrzymali również tych reparacji, które były przewidziane w traktacie z Poczdamu, bo tam rzeczywiście mieliśmy otrzymać reparacje za pośrednictwem Rosji. To, że tych reparacji nie dostaliśmy, to jest oczywiste, więc nam nie tylko przysługują reparacje wynikające z faktu po prostu, że te straty, zniszczenia wojenne, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, one się nigdy nie przedawniają i Polska zawsze ma prawo, że każdy kraj ma zawsze prawo dochodzenia roszczeń z tytułu właśnie zbrodni wojennych, to również nie otrzymaliśmy tych odszkodowań, które były przewidziane w traktacie w Poczdamie. Ja chcę podkreślić, że w raporcie, który przygotowałem, również ten element jest opisany, więc tutaj te roszczenia są oczywiste, jasne, nie budzą wątpliwości. No, oczywiście czymś innym jest polityka realna, którą prowadzą Niemcy po zakończeniu II wojny światowej. O ile jeszcze w latach 40., 50., 60. były skłonne pod presją USA, ZSR płacić innym krajom reparacje, o tyle już później, w latach późniejszych po prostu Niemcy prowadziły politykę unikania, uchylania się od płacenia komukolwiek odszkodowań i tylko pod wielką presją polityczną, sądową te odszkodowania płaciły. I panie pośle, to w takim razie, czy my w takim razie jesteśmy w stanie taką presję międzynarodową teraz jeszcze wywołać? Mówi pan o tym, że przygotował raport o stratach wojennych, no ale noty dyplomatycznej oficjalnej nie ma wobec rządu kanclerz Merkel. Także przedstawiciele opozycji mówią, że 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mija, a temat jest, rozumiem, bardzo niewygodny w tych naszych relacjach. Temat po pierwsze musi być dobrze przygotowany, bo to przedstawienie jakby pewnych wyliczeń jest rzeczą bardzo ważną, istotną, ale też wywoła wielki rezonans międzynarodowy i to musi być dobrze przygotowane. O jakich stratach, mówimy? Panie redaktorze, to są straty, które no, są wręcz niewyobrażalne.
gdyby Rzeczpospolita Polska otrzymała doświadczenia, które należą jej się z tytułu zniszczeń wojennych, utraty 6 milionów obywateli, ale też wielkiej eksploatacji państwa polskiego, to byłyby środki wielokrotnie wyższe niż kiedykolwiek otrzymywaliśmy z Unii Europejskiej, więc... Ale może pan, może pan podać jakąś kwotę albo porównać to na przykład do wielkości rocznego polskiego budżetu? Ja powiem w ten sposób, bo już używałem kilka razy takich porównań. Po II wojnie światowej był przygotowany raport Biura Odszkodowań Wojennych w 1947 roku i on wyliczył te kwoty na ówczesne 50 milionów dolarów. I jeśli te 50 milionów dolarów byśmy dzisiaj zwaloryzowali, to daje to kwotę 850 miliardów dolarów. Ja chcę powiedzieć, że kwota, którą myśmy wyliczyli w raporcie, jest kwotą znacznie wyższą niż tą, którą teraz wymieniłem. Panie proszę, chciałem jeszcze nawiązać, pan jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Ustawodawczej, pan uczestniczył w pracach nad nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, która no, ma ukrócić, mówiąc wprost, dziką reprywatyzację, która ma przede wszystkim wyznaczyć jakieś ograniczenie czasowe dla stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych. Przecież, jak rozumiem, ta sprawa nie dotyczy tylko obywateli Izraela, tylko w ogóle wzruszania decyzji administracyjnych, bo w tej chwili można je podważać właściwie w dowolnym momencie. Tak, zdecydowanie tak. Ta nowelizacja jest wynikiem realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie zwrócił uwagę na tą okoliczność, że w obecnym systemie prawnym, w prawie administracyjnym, można wzruszyć decyzję administracyjną praktycznie w każdym czasie. Czyli, czyli na przykład podważyć czyjąś własność. Tak, zdecydowanie tak. I no, w wyniku właśnie II wojny światowej w latach 50., 60., 70. państwo polskie wydawało różnego rodzaju decyzje wynikające z faktu regulowania stosunków własnościowych właśnie wynikających z tego chaosu powojennego. I trzeba powiedzieć, że ten okres no już niemal 80 lat od zakończenia II wojny światowej był czasem wystarczającym na regulowanie stosunków własnościowych tych wszystkich osób, które miały przekonanie, że mają prawo własności do określonych nieruchomości, lasów, gruntów czy budynków. I my nie możemy takiej sytuacji utrzymywać w nieskończoność, gdzie myślę, że w dniu dzisiejszym jakby widzimy, że tu już nie chodzi tak naprawdę o odzyskiwanie własności, ale powstały wręcz wyspecjalizowane grupy przestępcze, które zajmują się właśnie tak zwaną reprywatyzacją, którą dzisiaj nazywamy dziką reprywatyzacją. I ona dotyczy bardzo wielu obszarów naszego życia tutaj publicznego, bo dotyczy nie tylko nieruchomości, gruntów rolnych, lasów, co powoduje wielką destabilizację w stosunkach własnościowych i wielkie turbulencje i problemy dla państwa i dla samorządu. Panie pośle, jeszcze zapytam w naszej części antenowej, czy sądzi pan, że, wrócę do tego pytania, czy będzie taka okoliczność międzynarodowa, czy będzie także ta możliwość, żeby polski rząd wystosował oficjalną notę dyplomatyczną o reparację? Bo pojawia się pytanie, że to jest taki temat, który pobrzmiewa, ale tylko pobrzmiewa, a realnych działań nie będzie. Ja jestem przekonany, że podobnie jak Grecy, którzy to uczynili, bo przecież Grecy przygotowali raport i został przez grecki parlament uchwalony, a następnie wystosowano notę dyplomatyczną do Niemiec. Jestem przekonany, że rząd polski również taką decyzję powinien podjąć. Oczywiście wcześniej ta decyzja powinna mieć mandat parlamentu, dlatego że sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec nie została nigdy w sposób cywilizowany uregulowana. Poseł Arkadiusz Mularczyk jest gościem Sygnału z Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki i na portalu Polskiego Radia. Panie pośle, mówi pan, że ta sprawa nie została nigdy uregulowana. No ja słyszę takie głosy, na przykład mówił to także w Polskim Radiu 24 poseł Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, że za czasów komunistycznych ta sprawa została uregulowana pomiędzy ówczesnym PRL-em a NRD. No jest przywoływana wtedy umowa pomiędzy tymi krajami. No, nie wiem, o czym mówi pan Borys, natomiast oczywiście Polska w latach komunistycznych nie była krajem suwerennym i trudno tutaj mówić o tym, że w sposób wolny państwo polskie wówczas mogło jakąś decyzję podjąć. No, że zrzeka się już jakiejkolwiek reparacji. Myśmy badali tę kwestię tego rzekomego zrzeczenia się. Nie mam żadnej wątpliwości, że nie ma żadnej uchwały Rady Ministrów rządu Bieruta, która rzekomo miałaby się zrzekać tych reparacji wojennych. Takiego po prostu dokumentu po prostu nie ma. W mojej ocenie tutaj powstał pewnego rodzaju taki fakt medialny,
który jest powielany w różnych dyskusjach, analizach, debatach. Natomiast żadnej uchwały rządu Bieruta nie ma po prostu. Ja nie spotkałem się z taką uchwałą Rady Ministrów, na podstawie której doszłoby do życzenia się reparacji wojennej od Niemiec. Panie pośle, to jeszcze pytanie, bo była taka wypowiedź też posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Lisieckiego, który mówił o tym, że no nie wykluczałby jakiegoś kroku w tył w tej sprawie. Senat ustami rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca zapowiada poprawki. Pan jako wiceszef Komisji Ustawodawczej dopuszcza, bo sprawa oczywiście wróci do Sejmu, dopuszcza pan jakieś poprawki, a może w ogóle wycofanie się z tej nowelizacji? Nie widzę podstaw po pierwsze do wycofania się z nowelizacji. Natomiast oczywiście na dzień dzisiejszy trudno tutaj rozstrzygać o kształcie poprawek. No, jeśli poprawki nie będą złożone, to będziemy się nad nimi pochylać. Dzisiaj trudno przesądzać, jakie poprawki. Ja nie widzę potrzeby poprawiania tej nowelizacji, ale poczekajmy, jakie będą decyzje tutaj Senatu. Ale w Sejmie w czasie prac Komisji Ustawodawczej posłowie Koalicji Obywatelskiej już sygnalizowali, że na przykład warto by było jakieś poprawki wprowadzić? Nie, tutaj był konsensus polityczny. Wszystkie grupowania polityczne uznały, że ta nowelizacja jest zasadna. Potrzeba uregulować tutaj te stosunki własnościowe w taki sposób, ażeby ograniczyć możliwość pozywania państwa polskiego czy samorządów jakby w nieskończoność. I to wszyscy uznali, że jest to argument zasadny, również Platforma Obywatelska. Więc myślę, że jestem, tak sądzę, że ta nowelizacja się utrzyma w Senacie i wróci do Sejmu z jakimiś niewielkimi poprawkami lub też nie będzie żadnych poprawek. Panie pośle, dzisiaj Heiko Maas, szef niemieckiej dyplomacji, przyjeżdża po raz piąty do Polski podczas swojej kadencji. Jest wywiad w Rzeczpospolitej, w którym mówi, że nie można patrzeć na relacje polsko-niemieckie tylko przez pryzmat Nord Stream 2. Mówi także, że celem Niemiec jest pragmatyczna polityka wobec Rosji, a w przypadku łamania praw człowieka, prowokacji, dalej będą Niemcy czy Unia Europejska reagować. Podaje za przykład reakcję w sprawie Nawalnego czy koncentracji wojsk rosyjskich na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Czego pan się spodziewa po tej wizycie? Czy pana przekonuje takie stanowisko, że trzeba być pragmatycznym w relacjach z Rosją? No oczywiście Niemcy mają zupełnie inną sytuację niż Polska, ponieważ nie graniczą z Rosją, więc mogą prowadzić politykę pragmatyczną. My mamy zupełnie inną sytuację. My musimy prowadzić po prostu politykę realną. Widzimy, jaką prowadzi Rosja od kilkudziesięciu już lat politykę. Jest to kraj, który stara się odbudować swoje imperium, destabilizując kraje w regionie, prowadząc bardzo agresywną politykę. I no, Niemcy się nie czują zagrożone przez Rosję, ponieważ mają bufor w postaci właśnie Polski, krajów bałtyckich, Ukrainy, czy chociaż Białorusi. Natomiast no, Polska jest w zupełnie innej sytuacji. Natomiast no, Niemcy tego nie chcą zrozumieć. Po prostu chcą robić interesy z Rosją, z Putinem. Potrzebują energii, potrzebują gazu z Rosji, potrzebują surowców. Ale muszą go czerpać z Rosji? No właśnie, na tym polega problem, że polityka niemiecka jest taką polityką, powiedziałbym, nie do końca spójną, bo z jednej strony mówią o wartościach, prawach człowieka, demokracji i tutaj piętnują chociażby Polskę czy Węgry z tego tytułu, a z drugiej strony nie przeszkadza im robić interesów z Putinem, czy wręcz finansować Putina poprzez projekt Nord Streamu, który destabilizuje sytuację na świecie, w Europie, łamie prawa człowieka. Więc no jest to polityka, którą prowadzą Niemcy, jest to polityka nie do końca spójna i nie do końca jakby zgodna z tym, co mówią, a tym, co robią. Panie pośle, w sobotę Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Kto zostanie prezesem, to jest wiadomo. Wiadome, kto zostanie wiceprezesem, może mniej. Czy Mateusz Morawiecki będzie kolejnym wiceprezesem PiSu? Ja uważam, że rzeczywiście pan premier powinien zostać wiceprezesem PiSu. Jego rola, jego funkcja, ostatnie dokonania w ciągu ostatnich lat są niepodważalne i to powinno również znaleźć odzwierciedlenie w strukturach naszej formacji Prawa i Sprawiedliwości. To jest ważny kongres, on w pewien sposób będzie stabilizował sytuację na kolejne lata. Również czekają nas pewne zmiany, jeśli chodzi o organizację wewnętrzną naszej formacji.
Więc to, to jest potrzebny kongres, istotny i myślę, że da tej naszej formacji pewną nową dynamikę na kolejne miesiące i lata. Czy będzie także dyskusja na temat zmian liczby okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu? Pojawiły się takie informacje medialne, że Prawo i Sprawiedliwość chce zwiększyć tę liczbę z 41 do 100, co powodowałoby, że w tych okręgach byłaby mniejsza liczba mandatów do zdobycia, tym samym realny próg wyborczy podniósłby się nawet do 10-12%, co stanowiłoby zagrożenie dla mniejszych ugrupowań, no także koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, gdyby zdecydowali się na samodzielny start, ale także dla innych ugrupowań. Czy taka dyskusja się rozpoczęła? No, słyszymy, czy widzimy w mediach, że taka dyskusja trwa. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnego projektu w parlamencie, więc mi jest to trudno komentować. Jak płynie projekt, będziemy mieli większą wiedzę. Na pewno zawsze jest tak, że należy rozmawiać o procesie wyborczym, o potencjalnym podziale okręgów wyborczych, dlatego że w mojej ocenie należy robić wszystko, żeby proces demokratyczny w Polsce, proces wyborczy był procesem angażującym jak największą liczbę naszych obywateli i jak najbardziej transparentnym i uczciwym. Panie proszę, czy pan rozmawiał ze Zbigniewem Giżyńskim już po odejściu z PiSu albo z posłem Czartoryskim? Bo dzisiaj jest wywiad w Gazecie Wyborczej. Poseł Giżyński mówi, że to jego koło poselskie, które utworzył, nie zdecyduje się na głosowanie nad jakąkolwiek podwyżką podatków i danin. To jest pytanie, czy to... Dwa pytania. Czy nie jest zagrożone w takim razie uchwalenie nowego ładu? Ale także pytanie, czy pan rozmawiał o realnych powodach odejścia z PiSu? Nie rozmawiałem. Obu tutaj jakby kolegów z nami szanuję i muszę powiedzieć, że ze smutkiem przyjąłem taką decyzję. Mam nadzieję, że ta decyzja jakby odwraca, przyjdzie tak pewna refleksja i dojdzie do powrotu obu panów do naszej formacji. Rozumiem, że może ona być wynikiem jakichś nieporozumień czy jakiejś tutaj właśnie może frustracji, ale myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma alternatywy jakby dla Zjednoczonej Prawicy i osłabianie Zjednoczonej Prawicy nie jest dobre dla Polski. I ostatnie pytanie, panie pośle. Czy dzisiaj ma się odbyć spotkanie Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim? Trwa chyba rywalizacja o to, który z nich ma zostać nowym przewodniczącym Platformy. Czego pan się spodziewa? Jakiego rozwiązania? No cóż, ja myślę, że spodziewam się, żeby opozycja w końcu się ogarnęła, bo na dzień dzisiejszy opozycja zajmuje się sama sobą. A kto byłby trudniejszym rywalem dla PiSu? Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? Ja oczekuję, że opozycja będzie opozycją, która będzie miała jednak pewne propozycje czy koncepcje rozwoju naszego kraju, zmiany, modernizacji. Natomiast na dzień dzisiejszy obaj panowie prezentują politykę jakby krytyki PiSu, nie proponując rządu, nie proponując nic w zamian. Poseł Arkadiusz Mularczyk, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowych Komisji Spraw Zagranicznych i Ustawodawczej, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.